Cześć! Dzisiaj zapraszam Cię na film o Blacktingu ekspozycji. Blacktingu ekspozycji, co to jest w ogóle? Czy to w ogóle ma sens używać w Appadacie? Jeśli ma sens, to do czego go używać? I przede wszystkim, jak używać prawidłowo Blacktingu ekspozycji? Zapraszam na film. Co to jest właściwie Blacktinge ekspozycji? Jest to, prosto mówiąc, jest to naświetlenie kilku kolejnych zdjęć z różną ekspozycją, czyli z ciemniejsze, jaśniejsze, właściwe. To się nazywa Blacktinging i aparat jest w stanie taki Blacktinging wykonać automatycznie, bo ja mogę to zrobić sobie ręcznie, za każdym razem przestawiając parametry ekspozycji, ale wszystkie chyba współczesne aparaty cyfrowe, część smartfonów z oprogramowaniem, tak, mój smartfon, jeśli mu włączę oprogramowanie Pro, też tak może zrobić, wykonuje taką czynność samodzielnie, automatycznie. Ja mu muszę ustalić tylko, o ile ma być zdjęcie jaśniejsze, ciemniejsze, ile tych zdjęć musi być w ogóle w serii. W serii Blacktingu najczęściej używa się serii trzech zdjęć. Może to być seria dwóch zdjęć, ale bardzo rzadko w tej chwili, to jeszcze kiedyś się używało. Może być seria pięciu zdjęć, siedmiu. Natomiast ja używam trzech i z tego co wiem, to większość osób też używa serię trzech zdjęć jako tą najbardziej optymalną, czyli najmniej miejsca zajmuje, najmniej jest później wyrzucenia i najbardziej przydatne to jest. A właśnie, do czego jest przydatne? No do czego jest taki Blacktinge ekspozycji przydatny? Tak jak było w tym filmie o nocnych zdjęciach, ja tam mówiłem, że trzeba ustawić właściwą ekspozycję i trzeba zrobić czasami kilka prób. I ktoś tam napisał w komentarzu, że można w tym momencie użyć Blacktinge ekspozycji. I bardzo dobrze napisał. Można, ponieważ zamiast robić próbę i sprawdzać jak, ustawiamy to, co uważamy za słuszne, ustawiamy o ile ma być następne zdjęcie, jaśniejsze lub ciemniejsze i on wykonuje sobie trzy zdjęcia, na przykład trzy zdjęcia. I ty patrzę, to jest, to za ciemne zdjęcie jest w sam raz, czyli to, które on dał minus jeden na przykład. Czyli mogę zrobić pięć zdjęć. I wtedy wiem, że robię zdjęcie właściwe, minus jeden, minus dwa, plus jeden, plus dwa, EV. Czyli o jedną przysłonę. Jedno EV to jest jedna przysłona, lepiej jeden czas różnicy. I w tym momencie ja od razu po chwili widzę, które zdjęcie jest właściwe. Szybko. Do tego można używać Blacktinge ekspozycji. Ja praktycznie takiego nie używam, ale można używać. Ja używam Blacktinge ekspozycji w dwóch sytuacjach. W jednej, kiedy muszę zrobić dobrze naświetlone zdjęcie, a warunki są trudne i mam mało czasu. Czyli nie wiem, państwo młodzi wychodzą ze ślubu i tu nagle jest ciemno, jasno i oni wchodzą z cienia w jasny i w sumie to ja jestem w stanie to ustalić. Jeśli się skupię i pomyślę przez 20 sekund, to ustalę, że tutaj by trzeba było wprowadzić korektę ekspozycji na przykład na minus 1, bo aparat może się pomylić. Ale czasami nie ma tych 20 sekund i w tym momencie ja przyłączam aparat na Blacktinge ekspozycji, naciskam spust i wiem, że jedno z trzech zdjęć jest na pewno idealnie w punkt naświetlone. I dlatego używam Blacktinge ekspozycji. Drugim elementem, kiedy używam Blacktinge ekspozycji, jest moment, kiedy uważam, że ta scena jest tak kontrastowa, że nie da się tego naświetlić na jednym zdjęciu. Prawidłowego naświetlenia tego jednego zdjęcia się nie da zrobić. Robię wtedy trzy zdjęcia właśnie za pomocą Blacktingu. Na przykład, no, wrzućmy to jakie trzy zdjęcia. Każde z nich to jest naświetlone w punkt minus jeden i plus jeden. Każde z nich nie jest dobre, ale jeśli ja je mam, one są dobrze zrobione, to ja mogę je wrzucić do komputera i w specjalnym programie połączyć je razem w jeden tak zwany HDR, czy pseudo HDR, bo to nie jest HDR w tym momencie, ale powiedzmy, że to jest pseudo HDR i uzyskać zdjęcie całkiem inne. To jest akurat wynikowe zdjęcie uzyskane w polskim programie Machinery. Jest to płatny program, ale bardzo dobry. Natomiast wtedy mam jeszcze tak dużo możliwości obróbki tego zdjęcia, przygotowania, że to naprawdę można spędzić następne dwa dni na tym, żeby tylko bawić się w warianty mieszania tych zdjęć ze sobą. Niektóre aparaty
same wykonają takich zdjęć HDR, jeśli mówimy o HDR-ze, natomiast tam nie ma, w niektórych aparatach jest możliwość pewnego wpływu na to, jak to się robi, w niektórych nie. Z reguły jakość tego jest już słabsza niż to, co ja sobie sam zrobię, ale żeby to zrobić samemu, trzeba uzyskać prawidłowe zdjęcie. Jak prawidłowo używać Brechtingu ekspozycji? No jeśli wezmę swój aparat, dzisiaj ulubiony, i włączę go, włączę aparat. Jak go włączę, to mogę wejść w tryb, o, tak jak tutaj widać, to jest taki szybki tryb. O, w tej chwili, jeśli się przesunę na to okienko z tabelką, to od razu jak przesunę pokrętłem, to od razu mi się włączają trzy zdjęcia. Automatycznie, bo tak jest zaprogramowane. I tu ustawiam odstęp między tymi zdjęciami. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że zawsze można sobie to przesunąć w jedną czy w drugą stronę. Zawsze można zrobić. I w tej chwili, jeśli zatwierdzę to przyciskiem, to on już jest przygotowany do tego, żeby zrobić trzy zdjęcia z odstępem takim, jak mu zaproponowałem, żeby było. Czyli jakim? No, 1 EV, 1,5 EV, 2 EV, 3 EV, on chyba może nawet do 5 EV zrobić różnicy, ale to jest bez sensu. Standardowe to jest mniej więcej 1 EV. Tylko tu jeszcze jest jeden klucz, o którym trzeba pamiętać. Żeby te zdjęcia wyszły prawidłowo, trzeba włączyć zdjęcia seryjne, bo jeśli ja nie włączę zdjęć seryjnych, to po każdym zdjęciu będę musiał nacisnąć spust, puścić, spust, puścić, spust, puścić, wpuścić. I w tym momencie to ok. Jeśli chcesz tylko zrobić test zdjęć, które będzie właściwą ekspozycją, to może być, ale jeśli będę chciał z tego zrobić HDR, to taki blacking się nie nadaje. Najlepiej włączyć sobie serię zdjęć. Mam włączoną serię i już robię tą serię naciskając, tylko w tej chwili nie mam włączonej serii. Ale powiedzmy, że o, naciskam i robię trzy zdjęcia. Pięknie. Trzy zdjęcia, ma wyłączony autofokus, w związku z tym te trzy zdjęcia są, ale są trzy różnie naświetlone zdjęcia. O czym warto pamiętać? Ja blacking ekspozycji mogę wprowadzić, bo mam podstawowe programy. P, czyli program automatyczny, AV, czy A, program priorytet przysłony, TV, czy S, priorytet czasu, i M, manual. W manualu blacking ekspozycji nie działa. Działa tylko w tych trzech programach. W każdym z nich działa inaczej. Jeśli w P włączę sobie blacking ekspozycji, to aparat w momencie, kiedy nacisnę spust, ustawi jakieś parametry ekspozycji, jakieś, które on uznał za słuszne. Jeśli miałem włączoną automatyczną czułość, to wszystkie trzy parametry, czyli czas, przysłona i czułość, ustawia automatycznie jakieś tam. Oczywiście ja mogę za pomocą pokrętła przesunąć to, co widzę, w miejsce, które chcę, czyli mogę zmienić czas i przysłonę, to przesuwać. I w momencie, kiedy nacisnę spust, to ono to zdjęcie zrobi. Od tego minus jeden za pomocą... Może zmienić wszystko, może, jeśli mam czułość, to może automatyczną, może czułość, może czas, może przysłonę, wszystko może zmienić. I następne zdjęcie tak samo. Ja mniej więcej mogę sobie wyobrazić, jak on to zrobi, natomiast nigdy nie mam pewności, jak on to zrobi. I ja z takiego sposobu korzystam bardzo rzadko. Podstawowym sposobem, w którym ja korzystam z blacking ekspozycji, jest tryb priorytetu przysłony. Czyli ustawiam aparat w priorytet przysłony i włączam blacking ekspozycji. W tym momencie aparat nie ma możliwości zmiany przysłony. Pierwsze zdjęcie, ja ustalam, że przysłona, na przykład przysłonę 8. I on mi pokazuje, że do przysłony 8 on mi proponuje przy czułości, którą miałem, załóżmy 200, że będzie, a tu mam nawet tamten przykład, co był. O, do tamtego przykładu, co było, dokładnie. Te zdjęcia, co były pokazane przed chwileczką. Przy czułości ISO 200 przysłonę ustawiłem na 6,3 i te dwa parametry były nieruszane. W momencie, kiedy ja ustawię blacking ekspozycji w priorytecie przysłony, on nie może tej przysłony ruszyć. Musi do zmiany naświetlenia użyć któregoś innego parametra, tylko miał możliwość użycia czasu. Więc podstawowe zdjęcie było przy jednej 125 części sekundy, zdjęcie za jasne było przy jednej, za ciemne było przy jednej, nie, za jasne, było przy jednej 320 części sekundy, a zdjęcie za ciemne przy jednej 50 części sekundy. I to jest
mi się sposób bleknienia z pozycji przy zablokowanej przysłonie bardzo podoba, ponieważ uważam, że lepiej się składa później w HDR-ie takie zdjęcie. Czyli ja sobie ustawiam przysłonę, bo to jest najważniejszy bardzo często dla mnie parametr i patrzę na pozostałe parametry, jak one wyglądają. Jeśli nie zależy mi na czułości, to ja mogę odblokować mu czułość, żeby była automatyczna, wtedy będzie za pomocą czasu i przysłony, i czasu i czułości zmieniał tą ekspozycję. Oczywiście możemy użyć backtingu ekspozycji w trybie priorytetu czasu, jeśli mi zależy na czasie jakimś. Jest jakiś czas, który uważam za najważniejszym parametrem w tym zdjęciu, więc ustawiam 1/125 część sekundy i on wtedy będzie albo czułością, albo przysłonami, zależy się jak mu pozwolę. Przesuwał się w każdą stronę. Przy blackingu ekspozycji pamiętaj, że masz pełen wpływ na to, jakie będą tam te kolejne zdjęcia, ponieważ ja wiedząc jaką mam czułość, czyli ISO 200, widząc swój czas, wiem jaki będzie czas w jedną i w drugą stronę. Mnie nie zaskoczy, mnie w ogóle. W części aparatów jest tak, znaczy ja dosyć często używam blackingu ekspozycji. Dlatego w aparacie, tak jak było teraz widać tutaj wyraźnie, o tu, jest coś takiego jak na pokrętle mam dwa miejsca, gdzie mogę zapamiętać różne ustawienia aparatu. I te dwa miejsca, sprawdźmy czy drugie też. Nie, drugie w tej chwili jest ustawione na co innego. Natomiast przeważnie te dwa miejsca to jest właśnie blacking ekspozycji. Pierwszy z nich, jedynka, zawsze jest to priorytet przysłony. Czyli mam zablokowaną przysłonę, do niej dobrane czułość ISO 200 na sztywno, bo wiem, że tak jest. I jak chcę zrobić blacking ekspozycji, to podnoszę go. Przełączam go tylko na zaprogramowany pierwszy, podnoszę i już mogę robić zdjęcie, bo ja wiem, jak ten aparat będzie robił zdjęcia w tym momencie i nie muszę wykonać czynności. Wejść, przestawić, przełączyć blacking, włączyć jeszcze zdjęcia seryjne i wrócić. Warto sobie zaprogramować, jeśli twój aparat posiada takie możliwości, a wiele zaawansowanych korpusów posiada możliwość zaprogramowania i w tym momencie szybko możesz zrobić zdjęcie. Przeważnie na tym drugim, w tej chwili nie, bo coś musiałem innego robić, przeważnie zaprogramowany blacking ekspozycji, ale na automacie z wyższą czułością do zdjęć w słabszych warunkach. Że jak mam słabsze warunki, przełączam się na C2 i w tym momencie wiem, że blacking ekspozycji będzie miał wyższą czułość, mniejsze otwarcie przysłony, lepsze czasy. I to warto sobie przestudiować swój aparat. No bo te współczesne aparaty, kiedyś blacking ekspozycji dawniej, to były tylko w profesjonalnych aparatach dostępne, czy w zaawansowanych aparatach. Natomiast w cyfrowych aparatach praktycznie chyba pierwsza lustrzanka cyfrowa, którą używałem, też już miała blacking ekspozycji. Na pewno miała blacking. I mi się wydaje, że nie wiem, czy jest jakaś lustrzanka, czy bezlusterkowy. Przepraszam, bo to jest, ja używam ich razem, bo to nie wiem, jak za kilka lat będzie się mówiło na aparat fotograficzny po prostu. Będzie się mówiło aparat fotograficzny, myśląc tylko o bezusterkowcu, bo moim zdaniem za dwa lata lustrzanki znikną. Także w aparacie fotograficznym cyfrowym, to jest właściwe określenie, w aparacie fotograficznym cyfrowym wydaje mi się, że w każdym blacking ekspozycji jest. Warto się z nim zapoznać, warto sobie go poćwiczyć właśnie do takich, albo do testów zdjęć, ale to do testów ekspozycji, ale przede wszystkim do tego, że jak mam szybko zrobić zdjęcia, plus to wtedy nie mam czasu na myślenie, zastanawianie się, robię szybki blacking i wiem, że mam super zrobione zdjęcie, na 100% trafione. Zwłaszcza, że jest tak, że czasami oglądam na ekraniku, mówię, jest dobrze, fajnie, dobre wyszło, tutaj ten. Później wrzucam na komputer i mówię, jej, jakbym zrobił o 1 EV ciemniej, to by było lepsze. Jak wiem, że mi na tym zdjęciu zależy, naprawdę, to czasami też robię zdjęcie powoli, ale też zrobię z blackingiem i później oglądam na komputerze. Właściwe, za ciemne, za jasne wyrzucam. Dobra, właściwe, za ciemne. Dobra, to zostawiamy za ciemne, a właściwe wyrzucam. Znaczy, trzeba pamiętać o tym, żeby takie zdjęcia wyrzucać, żeby one nie zaśmiecały komputera, żeby się nie bać wyrzucać zdjęć, które są niepotrzebne. Bo to wszystko, no, zwłaszcza jak się robi w RAW-ach, to po prostu zajmuje dużo miejsca. Ten plik waży, nie wiem, 30 mega? Giga. Dużo waży. To są duże, ciężkie pliki, ponieważ matryce są coraz większe.
Więc warto od razu przejrzeć zdjęcia i wyrzucać. Plus, no, ja nie robię niepotrzebnie blackingu ekspozycji, bo to zawsze jest więcej. Plus, no, przy każdym zdjęciu trzeba się zastanowić, zanim nacisnę spust, pomyśleć, czy ja chcę to zdjęcie zrobić. Na pewno to zdjęcie będzie warte tego, żeby sfotografować. I jeśli jest warte, to zrobić zdjęcie, a później je usiąść w domu i obrobić, żeby takie zdjęcie było dopracowane i zrobione. A czasami właśnie do tego dopracowania potrzebny jest blacking, bo nawet nakładając zdjęcie jedno na drugie, można przerzucić jakieś cienie z tamtego zdjęcia, wziąć niebo, wziąć jakiś fragment, który nam się przyda, bo jest lepiej naświetlone, bo jak mamy bardzo duże kontrasty, to się nie uda inaczej tego połączyć. Dlatego warto zapoznać się ze swoim aparatem, z blackingiem ekspozycji, poćwiczyć sobie na czym bądź i przemyśleć, do czego ty chciałbyś go używać, bo jest to funkcja aparatu, która jest naprawdę bardzo przydatna. To tyle. Na dzisiaj dziękuję Ci za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia.